Dzień dobry. Do szkoły przychodzi zdenerwowana matka Nadii. Kobieta jest przekonana, że została wezwana z powodu następnej słabej oceny córki. Nie, nie wiem, nic naprawdę. Nie kłam. Nie mówiłaś mi, że masz złe oceny. Co się z tobą dzieje? Ja przecież dostałam 4 z polskiego. 4? 4 to nie jest wystarczająca ocena, stać cię na więcej. Ile razy ci mówiłam? Mamo, ale ja się staram. To staraj się bardziej. Wiesz co, nic ci we mnie nie pasuje, tego dosyć. Słuchaj, nie podnoś na mnie głosu. Jestem wymagająca dla twojego dobra. Masz się dostać do dobrego liceum. Rozumiesz? Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Porozmawiamy? Tak, no próbowałam się dowiedzieć od córki, dlaczego zostałam wezwana, co znowu przeskrobała. Nadia, poczekaj pod pokojem, usiądź sobie, dobrze? A panią zapraszam do środka. Dobrze. Proszę. Matka Nadii nie zdaje sobie sprawy, że przez wysokie wymagania, jakie stawiała córce, ta wpadła w bulimię. Pani córka ma poważny problem. No, czyli jednak coś. Podejrzewam, że Nadia ma bulimię. To znaczy Nadia celowo wywołuje wymioty. No ale po co? Ma poczucie winy, że robi coś złego i to jest jej reakcja na stres. No ja nic takiego nie zauważyłam, o czym pani mówi? Ja rozmawiałam z Nadią. Ona ma poczucie, że pani od niej zbyt wiele wymaga. Że ona nie spełnia pani oczekiwań. No owszem, ja jestem wymagająca, żeby ją zmotywować. Motywuję ją w ten sposób, żeby dostała się do dobrego liceum, żeby skończyła porządne studia. Może pani, robię to dla jej dobra. Może pani metody motywowania córki nie są najlepsze. Przez to, że ona ma poczucie, że nie spełnia pani oczekiwań, popadła w bulimię. Może najwyższy czas, żeby zmienić do niej nastawienie i udać się przede wszystkim jak najszybciej na terapię. Pani chyba sugeruje, że to, że ona jest chora, to jest moja wina, tak? Pani by chciała, żeby ona dobrze się uczyła, ale ona nie będzie dobrze się uczyć, dopóki pani nie zacznie jej doceniać. Bulimia to jest bardzo złożony problem i musicie jak najszybciej udać się do specjalisty i na terapię. Wie pani co, ja najpierw muszę porozmawiać z córką, dobrze? Dobrze, chodźmy po nią. Nadia? A nie ma jej, gdzie ona może być? Nie ma? No tak, pewnie w toalecie, znowu wymiotuje. Nastolatka schowała się w toalecie. Jest załamana. Boi się rozmowy z mamą, bo wie, że po raz kolejny ją rozczarowała. Nadia, co ty robisz? Znowu ci zawiodłam, jesteś ze mnie niezadowolona. No Nadia, dlaczego ty wymiotujesz? Muszę, bo ty mnie nie kochasz taką, jaką jestem. Nadia, ale ja nie chcę, żebyś ty wymiotowała. Ja chcę, żebyś ty miała dobre stopnie, żebyś się dobrze uczyła. I nie mów mi, że cię nie kocham. Ale taka jest prawda, cały czas na mnie narzekasz. Nadia, proszę cię, porozmawiaj z mamą spokojnie. Ja wcale na cały czas na ciebie nie narzekam. A to, że ci zawiesiłam wysoką poprzeczkę, to dla twojego dobra. Przez ciebie czuję się nikim, do niczego się nie nadaję. Ale dziecko, co ty mówisz? Idźcie do domu i porozmawiajcie szczerze. A ja postaram się poszukać jakiegoś specjalisty, który wam pomoże. Dobrze, dobrze, dziękuję. Dobrze, no. Weź torbę, chodź. Mam nadzieję, że mama coś zrozumiała i że przestanie mnie krytykować. Ja już naprawdę nie chcę wymiotować. Chcę być normalna. Chcę, żeby mama zaakceptowała mnie taką, jaką jestem. Nie przypuszczałam, że Nadia tak bardzo przeżywa to, że jestem wymagająca. Ja to wszystko robiłam dla jej dobra. No przecież w życiu bym nie skrzywdziła własnego dziecka.